Walczy o Mistrzostwo Świata, więc Wielki Boks wraca do kanału sportowego. Trochę nas nie było, cieszymy się, że znów możemy być z wami, że możemy opowiedzieć o tej walce, która już w niedzielę. Gorąco liczymy, że będziemy mieć kolejnego zawodowego mistrza świata. Ten pojedynek zapowiada się kapitalnie i to jemu poświęcimy dzisiaj właściwie całą naszą uwagę. Ze mną w studiu redaktor Janusz Pindera. Witam serdecznie. Maciej Miszkin. Dzień dobry. Jest z nami również redaktor Przemysław Garczarczyk. Witamy. Pozdrawiam serdecznie. Panowie, no to żeby tutaj nie przedłużać specjalnie, przed nami wielkie wydarzenie, walka, na którą my czekamy bardzo długo, ale myślę, że jeszcze dłużej czeka na nią Mateusz Masternak. Zacznijmy może od tego, w którym momencie kariery jest teraz Master. Czy myślicie rzeczywiście, że to jest taki filmowy, już powoli jednak finał, bo takie też głosy ze strony Mateusza się pojawiały, że on sobie zdaje sprawę, że ta droga trochę zbliża się do końca. Czy to jest rzeczywiście idealny moment, żeby teraz zostać mistrzem świata? Bo powiem szczerze, dla mnie to jest jeden z większych absurdów chyba polskiego boksu zawodowego, że tak znakomity pięściarz jeszcze nigdy nie boksował o pełnoprawny tytuł mistrza świata, a takim pretendentem z top 10 no jest już chyba przeszło dekadę. Tak, ale zawiła droga była Mateusza do tej walki o mistrzostwo świata, już pomijając jego właściwości sportowe, które predysponowały go do takiego pojedynku, no to przecież wiemy, w jakiej znajdował się sytuacji kontraktowej. Na początku był to kontrakt z Andrzejem Gmitrukiem, który nie miał jednak mimo wszystko, mimo całego swojego talentu jako trener, nie miał takiego siły przebicia, jeśli chodzi o boks światowy, więc ciężej mu było Mateusza do takiej walki doprowadzić. Przecież wiemy, jaki sukces odniósł, wygrywając z Janikiem, a to Janik miał kolejną szansę za szansą w ważniejszych pojedynkach. Później był takim trochę piątym kołem u wozu w grupie Sauerland, był dobrym sparring partnerem, był niezłym pięściarzem, za słabym, za dobrym, żeby go odrzucić, za słabym, żeby go promować. Myślę, że za słabym głównie medialnie. No, a też Sauerland miał w swojej grupie pięściarzy, na których stawiał zdecydowanie mocniej. Był to Hernandez, wtedy Hook. Więc tutaj z tych względów Mateusz nie mógł się dokopać do walki o Mistrzostwo Świata. I później, jak tak naprawdę przejęła, miał jeszcze epizod z Mateuszem, gdzie zdobył to Mistrzostwo Europy z Kalęgą. I później, wcześniej chyba z Hapoją wygrał za Orlanda, ale później, kiedy przejął go pan Andrzej Wasilewski i grupa Knockout Promotion, no to chyba jasnym stało się dla wszystkich, gdzie to zmierza. To będą walki na przetrzymanie w Polsce, na podbicie w rankingu, czekanie, czas na dyplomację.
tak zwaną, czyli tą wszystką drogą, tą całą drogę musiał przejść Mateusz, którą przechodził każdy chyba pięściarz grupy Knockout Promotion i cierpliwe czekanie na okazję. I ta okazja się trafiła i powiem szczerze, że lepszej chyba trafić w tej sytuacji się nie mogła. Lata całe, kiedy Mateusz był z Andrzejem Gmitrukiem, to też trzeba pamiętać o tym, że tam z kolei główną postacią był Tomek Adamek do momentu, kiedy nie wyjechał już do Stanów Zjednoczonych. Tam były też w pewnym momencie też pewne zawirowania i między Andrzejem i między Mateuszem był taki moment po walce z Drozdem, która była no, fatalnym matchmakingiem z uwagi na to, że tak naprawdę nie było żadnych badań antydopingowych wówczas w Moskwie, ale to jest jakby inna historia, inny temat. To był po prostu też niezły pięściarz. Natomiast ta kontuzja fatalna, myślę, że gdyby wtedy wygrał, obronił ten tytuł mistrza Europy, to chyba też Niemcy do jakiejś walki być może by doprowadzili. Być może, bo faktycznie zgadzam się z tym, że on tam był traktowany w dużej mierze jako sparring partner, sprawa z wagą ciężką, bardzo często również. Na pewno nabył też wielkiego doświadczenia, ale czas uciekał. W pewnym momencie była taka sytuacja, jak pamiętam, z Mateuszem, który już wtedy dostał etat wojskowy w ogóle. Zastanawiał się, co dalej robić ze swoim życiem. Długo rozmawialiśmy, myślał o tym boksie olimpijskim, prawda, pąknął haczyk, chciał zrealizować swoje młodzieńcze marzenia, pojechać na igrzyska olimpijskie, to też był taki na jakiś czas no wyraźny rozbrat z boksem zawodowym, odejście. A więc on niby był blisko tej czołówki, z tymi naprawdę dobrymi pięściarzami toczył wyrównane walki i być może, gdyby to były troszkę w innych okolicznościach, na przykład walka z Belliu, no ale tam mu troszeczkę zabrakło, nawet sam bodajże Bilan Smith mówi, że zabrakło mu pół rundy tak naprawdę, ostatnia runda, gdyby wygrał, to byłby wtedy, to była walka o mistrzostwo Europy. A więc po raz drugi byłby mistrzem Europy i wtedy być może też ta szansa by się stworzyła walki o mistrzostwo świata. Walka z Dortikosem. Pamiętajmy, on te wielkie walki, najważniejsze w swoim życiu, jednak przegrywał. Przegrywał, można dyskutować, ale wie doskonale, że z Kalęgą ta walka o pas interim w Monte Carlo, to też była taka walka, kiedy Kalęga dał siebie absolutnie wszystko. Natomiast Mateuszowi troszeczkę zabrakło. Ja myślę, że na bazie tych wszystkich doświadczeń, które są, tych bolesnych porażek, tej sytuacji w RPA, kiedy został, mówiąc kolokwialnie, no, po prostu w chamski sposób przekręcony z Millerem, to doświadczenie powinno procentować, tym bardziej, że Mateusz fizycznie jest wciąż w znakomitej formie. Wiek biologiczny nie zawsze się zgadza z wiekiem kalendarzowym. Mateusz zawsze się świetnie prowadził. Zawsze ten trening dozował sobie, aby był odpowiedni dla niego. To też były takie, powiedziałbym, nieraz dyskusje między trenerami, którzy chcieli troszkę więcej, a on troszeczkę mniej, ale zawsze on na tym dobrze wychodził, bo zna znakomicie swój organizm. Dlatego wcale nie jestem przekonany, że gdyby wygrał ten pojedynek z Billamem Smithem, w co głęboko wierzę, choć oczywiście łatwe nie będzie, bo rywal jest naprawdę bardzo, bardzo wymagający, bardzo to nie jest mistrzem świata, to wcale nie powie dość. To przecież wtedy będzie obrona tytułu i tak dalej, ale mówię, nie wbiegajmy zbyt daleko. Andrzej Głowa tak kiedyś też powiedział, bodajże przed walką z Ruizem, że jak wygra, to kończy karierę. To no i właściwie można było tą walkę punktować na jego korzyść, a wpunktować na korzyść Ruiza. Tak. Ale ten kalendarz biologiczny Mateusza, on też nie jest taki zły, bo 36 lat. No, to też nie jest w tej wadze. Pisałem na ten temat akurat pracę magisterską i tam spotkałem się z badaniami, że w kategorii półciężkiej, na przykład w boksie, w kickboxingu, najlepsze lata przypadają zaczynają się w wieku około 32-33 lat i trwają właśnie do 36. A tu jest jeszcze kategoria wyżej, a to jest duża różnica między tymi kategoriami, więc można jeszcze to przesunąć poprzez nowoczesne metody treningowe oraz suplementację. Też trochę ten wiek się wydłuża, a ja pisałem pracę magisterską już parę ładnych lat temu, więc tutaj ten biologiczny wiek wskazuje raczej na prime, a to właśnie dodatkowo, że Mateusz higienicznie się prowadził poprzez całą karierę, jeszcze powinno to spotęgować. William Smith ma 33, to nie jest wcale taka duża różnica.
Panie Przemku, zanim oddam panu głos, jeszcze chciałem tutaj przypomnieć o tym, że mamy na czacie ankietę. Pytamy was o to, czy wierzycie, że będziemy mieć kolejnego mistrza świata. My oczywiście na to pytanie sami odpowiemy pod koniec programu. Natomiast panie Przemku, chciałem zapytać właśnie, jak pan postrzega to, w jakiej formie jest teraz Master? Czy to jest rzeczywiście pięściarz dobrze zakonserwowany? Bo jak spojrzymy na ten kalendarz startowy, no to jednak w ostatnich latach rzuca się w oczy to, że te przerwy między walkami, to były roczne przerwy między ostatnimi występami. Czy to jest coś, co paradoksalnie może działać na jego korzyść w tym zestawieniu? Oby tak było. Natomiast Maciek wspominał o tym wieku biologicznym, natomiast ja patrzę również na wiek, a właściwie przebieg pięściarski. 52 walki to nie jest mało. 52 walki, nawet przy tych przerwach, odpowiadając, Kasper, na twoje pytanie, to jest jednak spory przebieg. Wiemy, że jeśli chodzi o boks amatorski, to za dużo tego nie było, jeśli chodzi o Mateusza Masternaka, natomiast zawodowy ten przebieg jest. Natomiast wracając do tych szans Mateusza Masternaka, wydaje mi się, że chyba za mało mówimy o tej półszansie, czyli o walce z Kalęgą. Ja miałem okazję rozmawiać z Mateuszem, to jest jedna z walk, których żałuję najbardziej, mianowicie tego, że ona się skończyła, on był świeżutki, natomiast Kalęga musiał, dwie osoby musiały mu pomagać, żeby w ogóle móc dojść do szatni. To była walka oczywiście o pas interim. Nikt nie wie, co by się dało zrobić bardziej, co po tej walce jeszcze dałoby się zrobić. Natomiast tą walkę trzeba było wygrać, podobnie jak trzeba wygrać ten pojedynek. Natomiast jestem pewien, że o tym będziemy jeszcze mówili. Zauważyłem w tak zwanym narodzie taki niesamowity optymizm. To tak brzmi, jak czytam wszystko, co jest związane z walką Mateusza Masternaka z Chrisem Bilamem Smithem, jakby właściwie to był jakiś, nie wiem, no, mało znany zawodnik, do którego przyjeżdża profesor Mateusz Masternak. Natomiast ja się spodziewałem tutaj naprawdę trudnej walki. Natomiast oczywiście, że są oczywiście głosy, że nikt bardziej nie zasłużył. Natomiast wszyscy siedzący przy tym stole doskonale wiedzą, po mojej stronie przed komputerem, panowie przy stole wiedzą, że nie ma czegoś takiego jak zasłużył. Albo wygrywasz coś, albo nie wygrywasz. I te szanse były. Ja najbardziej żałuję, bardziej nawet niż tego Tony Bellu, żałuję tego Kalęgi, bo wydaje mi się, że to był ten moment, w którym Mateusz mógł odbić się i ten obowiązkową walkę o tytuł mistrza świata już wtedy by miał, jednak parę lat wcześniej. Tak, no i wtedy to by była walka z Lebiediewem. Jak pamiętamy, to też Kalęga wtedy z Lebiediewem świetną dał ringową wojnę. Obaj byli na deskach, ale no to też trzeba zwrócić uwagę, że w tamtym momencie to był jednak ten prime Kalęga. My go teraz postrzegamy jako takiego pięściarza, który już troszkę się zestarzał w trochę, no, w inny sposób niż Mateusz Masternak na pewno, a to był wtedy jednak zawodnik absolutnie z czołówki. Ale ja właśnie o tej walce z Kalęgą mówiłem, bo też wielokrotnie na ten temat z Mateuszem mówiliśmy. No tam zabrakło tego czego myślę, że nie zabraknie w tym pojedynku. To jednak było 9 lat temu. To jednak ten proces kształtowania Mateusza Masternaka na wszystkich poziomach i tego, jak się potoczyło całe jego życie osobiste, czy jest ojcem trójki dzieci, prawda, domu, dane małżeństwo, chłopak 11 rodzeństwa, wychodzi z małej wsi, prawda, w wieku 15-16 lat, jak sam to powiedział, w takim, powiedziałbym, przemówieniu po tej walce w Nosalowym dworze, to było jeszcze, no to było podczas tej, po tej ostatniej walce z Whitleyem, także jak wyruszył po marzenia, prawda, wyruszył do Wrocławia. No i później miał to szczęście, że trafił naprawdę na ciekawych ludzi na swojej drodze, którzy w ten talent uwierzyli. Ja pamiętam, wtedy byliśmy bardziej skoncentrowani oczywiście na Tomku Adamku, bo to był ten rok 2006, kiedy zaczynał zawodową karierę Mateusz Masternak. No to były te znakomite czasy. Od 2005 roku Adamek był już mistrzem świata, no, ale mówiło się, że pojawił się taki chłopak. Ja pamiętam, jak troszkę mam taką sceptyczną naturę, więc jak słyszałem, że o, to już mamy tutaj przyszłego mistrza świata w gronie. Tak się troszkę nad tym, no, uśmiechałem, zastanawiałem, ale już zaimponował mi, prawda, 3 lata później w tej walce z Janikiem. To była ta wielka gala, kiedy Tomek, to było, nie, to było 2009. Gołota Adamek. No to wtedy ten naprawdę akcja fantastyczna. Ten lewy sierpowy, jak dobrze pamiętam,
pamiętam, prawda, którym się... Czy prawy pokończy nad lewą ręką, nie wiem, bo Mateusz ma w ogóle dar do... No ale był prawy i ten to tak. Chyba ten lewy się również. Natomiast i mówię, a przecież Janik to był talentowany naprawdę chłopak. Tam wtedy, w tamtym pojedynku z Masternakiem, to chyba Janik był faworytem. Na pewno Janik był faworytem. Ja pamiętam rozmowy w naszej grupie, bo ja wtedy podpisałem kontakt 2 miesiące wcześniej zawodowy właśnie z tą grupą i pamiętam rozważania trenera Łapina po tym pojedynku, który mówił, no, Janik był przekonany, że ten pojedynek wygrał. Mówi, że jechał z Masternakiem do spodu, ja tak mówię kolokwialnie, jak to się mówi w szatni bokserskiej, na sparingach. Natomiast później, jak trener Fiodor Łapin miał okazję te sparingi zobaczyć, no to, bo zastanawiali się, skąd przyczyna porażki, to zobaczyli, że jednak Masternak na sparingach, on walczył sobie taktycznie, analizował, uczył się, że to nie było 100% pięściarza w tym, a jednak Janik dawał z siebie 100%. I przypadków tej wygranej nie było. Trzeba przypomnieć sobie, że wtedy Mateusz Masternak to ważył na tej walce może z 86 kilo, jak zjadł właśnie dobre śniadanie, jak to pan Janusz powiedział, i ta przewaga była po stronie Janika i grupy promotorskiej, i przygotowań, i zakładów bukmacherskich. No a jednak Mateusz jakby tutaj wyskoczył tą trampoliną do góry. Druga sprawa była z Mormekiem. Też Mateusz miał ostatnią swoją szansę. Wydawało się, że był na skraju przepaści. I też był wyjazd i wyskoczył. Tam do Mormeka mówił mi, że nie miał żadnych sparring partnerów, że znowu przygotowania były nie takie jak trzeba i jednak on pokazał w tej walce charakter. I przypomina mi to trochę Jana Błachowicza, bo Jan Błachowicz był kilka razy na skraju przepaści, jeśli chodzi o UFC. Miał wypaść już z tego dużego MMA. No i właśnie w tym momencie, kiedy miał wypadać, on wtedy wygrywał i znowu się odnawiała ta szansa. I ja mam głęboką nadzieję, że tak będzie w przypadku Mateusza, chociaż też mam świadomość, że ludzie się nie zmieniają i że jak będzie walka na styk i ktoś będzie mógł dać więcej, to z charakteru wygląda, że da więcej William Smith, ale też żywię głęboką nadzieję, że nie będzie to aż taka równa walka, że jednak Mateusz tym kunsztem bokserskim sprawi, że ten pojedynek nie będzie aż taki trudny, jak się zapowiada. Panie Przemku, chciałem zapytać o okoliczności biznesowe, w jakich ten pojedynek się zmaterializował, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa, bo tak naprawdę musimy tutaj zaznaczyć, że wygrywając ten ostatni swój występ właśnie w Nosalowym Dworze, Mateusz został obowiązkowym pretendentem z ramienia Federacji IBF, co powinno oznaczać walkę z Jayem Opetają. Wiemy, co tutaj się odbywało zakulisowo i mamy sytuację tego typu, że to miejsce obowiązkowego pretendenta de facto oddał następnemu w kolejce Ryakporowi, który też jest związany z projektem Bokser, zamiast tego dostając bliżej nieokreśloną gwarancję walki mistrzowskiej. Wiemy, że do Billama Smitha jest długa kolejka, bo tam Okoli ma przecież rewanż, którego nie wywołał, a który też gdzieś wisi w powietrzu. Wiemy, że Ryakpor, który się nie dogadał z Opetają, też ze względów biznesowych jest następny w kolejce de facto. No więc zastanawiam się, czy Masternak nie jest takim trochę koniem trojańskim podrzuconym teraz tym Brytyjczykom, który może te wszystkie rozważania wywrócić do góry nogami? Absolutnie może. Jeśli chodzi o promotora, szefa firmy Bokser, to on ma doświadczenie, no przecież przywiózł Alena Babicza po to, żeby łatwo wygrał z Łukaszem Różańskim. Bokser zrobił galę na Sky i jak to się skończyło, wszyscy doskonale wiemy. Natomiast to jest pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, kiedy pierwszy raz padło to nazwisko. To nazwisko Billama Smitha było wymieniane w tym kontekście, w kontekście walki z kimś dobrym. Natomiast ja powiem wspólnie z kolegami z Wielkiej Brytanii, że ja w życiu nie przypuszczałem, że to będzie Mateusz Masternak, dlatego że po prostu nikt tego na świecie nie robi. Nie bierze zawodnika numer jeden w dobrowolnej obronie. Nikt, dosłownie nikt tego nie robi. Czy nam się podoba, czy nie. Widziałem, moi vlogowicze pisali mi, no, ale tak powinno być, no bo przecież najlepszy musi walczyć z najlepszymi. No, w teorii. W praktyce jest oczywiście zupełnie inaczej. Natomiast to naprawdę było takie zagranie pokerowe, to jest mało powiedziane, bo rezygnacja z walki o tytuł mistrza świata, kiedy nigdy tej walki nie miałeś, tak jak w przypadku Mateusza Masternaka z Jayem Opetają, gdzie te drzwi są otwarte, tych drzwi nie trzeba już otwierać. Po prostu trzeba się umówić z Opetają i zawalczyć tytuł mistrza świata. Czyli ten cel, który miał, kiedy wychodził z tą torebką, jak sam opowiada w filmie, został osiągnięty, zawalczyć tytuł mistrza świata i powiedzieć wtedy, że nie,
no to dla mnie to jest kozactwo, bo wszyscy wiemy, oczywiście oświadczenia ze strony boksera, dobra, ty odejdziesz tam skończy Ryakpor, a tutaj dostaniesz Chrisa Bielama Smitha, to jest jedna rzecz, natomiast rzeczywistość to jest druga rzecz. Oczywiście, że tutaj w grę wchodziły pieniądze, natomiast no to była naprawdę pokerowa zagrywka. Ja też bym osobiście wolał walczyć z Chrisem Bielamy Smithem niż opytają, ale to jest rozmowa na inny czas. Natomiast nigdy, bo specjalnie sprawdziłem, dobrowolne obrony z numerem jeden nie zdarzają się w boksie, także tutaj finansowo wszystko musiało się zgadzać. Wpływ boksera na Bielama Smitha olbrzymi, natomiast czapki z głów przed samym Bielamem Smithem, bo to jest bardzo ważna rzecz, o której trzeba cały czas mówić. Zanim się odbijemy jeszcze od tego tematu, chciałem, żebyśmy spojrzeli właśnie na ranking top 10 magazynu The Ring, bo to jest taki ranking reprezentatywny, powiedzmy, za taki przynajmniej uchodzi. Chciałem was zapytać, panowie, jak postrzegacie ten ranking? Bo tutaj jak spojrzymy, no to Opytaja jest na samej górze. Jest tym mistrzem, za nim jest Briedis, którego też doskonale znamy. Potem Dorticos, którego też doskonale zna Mateusz. Jest jeszcze Badu Jack, który pewnie wypadnie, jeśli pójdzie do kategorii Bridger, a wiemy, że to się raczej wydarzy. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o tych mistrzów świata, no to jest Bielam Smith i jest Gulamirian, który też walczy nieregularnie. Są dużo, dużo niżej gdzieś tam. Jak to wszystko postrzegacie i czy zgadzacie się z tym rankingiem? Znaczy, no na pewno Opytaja jest numerem jeden. Bredis jest tak naprawdę w tej chwili nie wiadomo, bo walczy rzadko i też miał ciężką przeprawę z Opytają. O ile Opytaja wrócił i pokazał nam, że wszystko jest ok, że on raczej jest tym pikującym zawodnikiem, to tutaj po Bredisie tego samego bym się nie spodziewał. Badu Jack wypada, chociaż to jest najsłabsze ogniwo i warto by po ten tytuł sięgnąć. Gevor wydaje mi się, że jest trochę lepszy niż go postrzegamy, no ale też lepiej się łapać za Gevora niż za Bielama Smitha czy Opytaję. Z kolei tutaj Bielam Smith jest zawodnikiem, tak jak powiedziałem, który jest mistrzem jednej walki. Jego papiery bardzo mocno windują w górę po zwycięstwie nad Okoli, który był unikany przez wszystkich, który był uważany za bardzo niebezpiecznego mistrza. Ale nie wiem, czy to nie kwestia stylowa była dopasywania, znajomości i dlatego tak Bielam Smith jest cenionym zawodnikiem w tej chwili, a dopiero Mateusz Masternak to zweryfikuje. Sprawa jest oczywiście, jeśli chodzi o pierwsze miejsce Opytaja, drugie Bredisa i trzecie Dorticosa, to jest po prostu wynik tych porachunków między nimi. Dorticos, Bredis był królem tej kategorii, prawda, absolutną jedynką, no ale później pojechał do Australii i tam przegrał po bardzo równym pojedynku, ale jednak przegrał z Opytajem. I tak naprawdę na podstawie tego pojedynku, wiadomo, że jak sobie przeanalizujemy tego Opytaję, to jest naprawdę dobry pięć. No, można sięgać jeszcze do starych czasów amatorskich, jak był bardzo młody, jak wygrał tutaj na turnieju Feliksa Sztama, jak później pojechał na igrzyska, przegrał pierwszą walkę z bardzo dobrym zawodnikiem, ale też przy remisie i tak dalej. Natomiast Bredis to faktycznie to, co Maciek mówi, no wiemy, pamiętamy go z tych świetnych czasów, kiedy wygrywał turniej, kiedy raz był w półfinale i przegrywał minimalnie po takiej walce, gdzie też były wątpliwości z Usykiem, prawda, a później wygrał ten turniej z Dorticosem w finale, stąd to trzecie miejsce Dorticosa, który przecież ciężko znokautował w rydze Tabitiego, to był potworny nokaut i tak wygrał wcześniej z Masternakiem na Florydzie. A więc ta trójka jest jak najbardziej uzasadnienie. Tu mamy trzech pięściarzy grupy Boxer. Mamy Okoliego, który wydawał się, że albo jest jedynką, albo naprawdę tak, był wysoko. Bardzo wysoko i właściwie ma szansę wygrać z każdym z tych ludzi. Dalej mamy Ryakpora, kolejny z tych olbrzymów, 196 cm, z którym Bielam Smith walczył. Pamiętam, jaki to był pojedynek. Był to równy pojedynek, równy, prawda? No i mamy Okoliego, który ma prawo do rewanżu w ogóle, do tej walki mistrzowskiej. To, że to zostało tak poukładane, ten klocki, że on ustępuje, prawda, ma prawo do rewanżu, który jest tam zapisany w kontrakcie, no to wszystko musiało być dogadane. Prawda? Pamiętajmy, że to też ta rezygnacja nie wzięła się z niczego Masternaka, jeśli chodzi o Australię. Masternak w ogóle nie palił się generalnie do wyjazdu do Australii, był bardzo mało pieniędzy. Te propozycje, jakie przysyłali Australijczycy, były po prostu śmieszne. Pamiętam rozmowy z Jackiem Szolongowskim, on to miał na prawda, udokumentowane, no to czasami myślano, że oni się tam pomylili po prostu, że 1-0 opuścili. Natomiast tam jeszcze pojawiły się problemy, że niby nie może opuszczać kraju, prawda? I właściwie ta walka była
była kontuzja bardzo poważna, jedna operacja, druga. Więzienie później, też przez więzienie. Tam było bardzo dużo zawirowań i tak naprawdę ta walka się oddalała i nie wiadomo, czy uda się, aby do niej doprowadzić, powiedzmy, w jakimś dającym się przewidzieć terminie. I w tym momencie, kiedy tam panowie się dogadali z bokserem, no powstała umowa, no konkretna, to nie było na gębę, mówiąc krótko. To było, ale wiadomo jak w boksie, nawet jak jest umowa, jeżeli bardzo by chciano tej umowy nie dotrzymać, no to później trzeba się, no wiadomo, że to jest przeciągnięcie. Znaleźliby na to sposób. Tak, znaleźli. Kolejny ten, ktoś miałby chory kręgosłup, prawda, zdjęcie by się znalazło, no wszystko można zrobić w boksie, prawda, kręgosłup najpewniejsze, jak zawsze mawiali starzy specjaliści od tego typu przesuwanych. Nie żadne tam przeziębienie, tylko kręgosłup. To cytuję klasyka. Natomiast i w tej sytuacji, i tutaj pieniądze oczywiście nie jakieś horrendalne, ale no bez porównania większe z Anglii. Ja cały czas odnoszę wrażenie, że Anglicy wzięli, mówią, dobra, no Masternak już jest tam nie najmłodszy, tak naprawdę nikogo wielkiego nie pokonał. Rzadko walczy. Rzadko. Chociaż kilku dobrych zawodników, no, ma, tylko ma. To się tak rozkłada, to się na takiej rozkłada przestrzeni, że tak oni tego nie widzą. Jak sobie patrzymy nawet na ten ostatni czas, no to wiadomo, jest dobry. Tak rozmawiałem nawet jeszcze dzisiaj z Jackiem Szolongowskim. Ja powiedz mi, jak tam się zachowuje ten Billam Smith? Mówi, jest taki bardzo, przygląda się, cały czas badawczo ocenia tego Masternaka, jakby z bliska, widział go oczywiście, ale cały czas mu się jakby przygląda, ocenia. No i mówi, a ja mówię, jak tak stanę? Mówi, oczywiście to nie ma większego znaczenia, żadne tam face to face i tak dalej, nawet te treningi medium, czy nie ma żadnego znaczenia, wszystko się w ringu będzie rozstrzygać, no ale kawał chłopa, no to niewątpliwie jest to duży, taki naturalny facet i wygląda na dużo młodszego niż jest, bo on ma 33 lata, tutaj 90 rocznik, ale on tak wygląda na 26-27 lat. Chłopak absolutnie jeszcze, mimo że miał już kilka ciężkich pojedynków, ale nie rozbity, a więc można powiedzieć, że w swoim prime na pewno. Na pewno. To jest gość, a jednocześnie też absolutnie nie lekceważący Masternaka. No właśnie, ale nie rozbity. Ja też mam wrażenie, że Smith nie jest rozbity, tylko my na przykład oceniając polskich pięściarzy wielokrotnie i zgadzaliśmy się z panem Januszem, ocenialiśmy postawę na przykład Adama Kownackiego. Idzie do przodu jak taran, w każdej walce przyjmuje, ale łamie swojego rywala, ale w każdej walce przyjmuje. I my na bazie tego sugerowaliśmy, że kiedyś przyjdzie walka, w której on nie będzie mógł przyjąć ciosów. I Smith oczywiście jeszcze aż tylu może pojedynków nie ma na swoim koncie, ale jednak z Chamberlainem przyjmował multum ciosów. Oczywiście Chamberlain był po tej wojnie opuchnięty, a Smith nie. Natomiast to Smith był zawodnikiem podłączonym w ostatnich sekundach pojedynku i to Smith tam słaniał się na linach. Z Jojajem, który nie jest jakimś wielkim pięściarzem, jest tak naprawdę pięściarzem kategorii półciężki. Masternak go znokautował w Zakopanem, bo widzieliśmy to zdecydowanie wcześniej. No to z tym Jojajem ugięły się nogi pod Smithem. Z Okolim, owszem, przetrwał bez knockdownu, ale on przyjmował tam bomby mocne i tylko dlatego, że znakomicie znał kolegę, wiedział kiedy przyklinczować, wiedział jak przyklinczować, bo po prostu doskonale znali się ze sparingów, no to jakby bez szwanku większego przeszedł na pierwszy rzut oka ten pojedynek, ale to co w plecaku ciosy przyjął, to on je nosi do tej pory, więc zawsze musi przyjść ten pierwszy moment, w którym on będzie te uderzenia odczuwał. Ja mam nadzieję, że to będzie właśnie ten moment. To spójrzmy może na to, jak przedstawiają się liczby przed tą walką. Kto rzeczywiście ma jakie doświadczenie, jak to tam wygląda, bo to doświadczenie, jeśli chodzi i o walki, i o rundy, jest mocno po stronie Mateusza Masternaka. 120 rund zawodowych Billama Smitha, 348 Masternaka, prawie 3 razy więcej. No jeśli chodzi o walki, no to wystarczy powiedzieć rzeczywiście, co zauważył sam Billam Smith, że Masternak ma więcej knockoutów niż ja występów. Panie Przemku, jak pan patrzy na Billama Smitha? Czy to jest rzeczywiście taki zawodnik, który możemy powiedzieć późno rozkwita i jest teraz w swoim prime? Czy on jest raczej, jak patrzymy na tych dostępnych mistrzów, faktycznie takim jednak łakomym kąskiem? No można spojrzeć na tą drugą opcję, że to jest z tych zawodników, o których mówiliśmy w tym rankingu. Jeszcze taka mała uwaga dotycząca na przykład Badu Jacka. No, miejsce Badu Jacka jest na podstawie wygranej z Makabu, który pokazał z Geworem, że jego lata minęły parę lat temu już dawno. Także to jest według mnie zdecydowanie najsłabszy mistrz. Jak w ogóle zdecyduje się kiedykolwiek wrócić do wagi junior ciężkiej? To tylko zupełnie na marginesie tego rankingu, o którym mówiliśmy. Natomiast Chris Billam Smith.
Patrząc na jego walki bokserskie, prawda, to jest w 100% prawda, że wszystko, co na jego temat wiemy i cała jego, oprócz tego, że jest mistrzem świata, ale cała ta otoczka wokół Bilama Smitha pochodzi z tego, że wygrał z Okoli, który miał być takim nie do ruszenia, ten dyszel, nie można do niego dojść, silny i tak dalej, i tak dalej. Teraz musimy pamiętać, że to jest pięściarz, myślę o Bilamie Smithie, który w ogóle zaczynał jako sparring partner. To był człowiek, który zaczynał jako sparring partner Okoli i tak naprawdę nie wiem, czy wtedy, kiedy był tylko i wyłącznie sparring partnerem Lorenza Okoli, ktokolwiek wróżył mu taką karierę. Natomiast to, że był jego sparring partnerem, z pewnością mu bardzo, bardzo pomogło. On jest do tego bardzo uczciwy, jeśli chodzi o ocenianie swoich szans z Mateuszem Masternakiem, bo mówi, ja liczę na dwie rzeczy. Wszystkie pozostałe rzeczy, powiedzmy się, wyzerowują po jednej i po drugiej stronie, natomiast ja uważam, że bije zdecydowanie szybciej, bije zdecydowanie mocniej. Jestem po prostu szybszy niż Mateusz Masternak. I to jest wszystko, na czym bazuje swoją nadzieję na to, że utrzyma tytuł mistrza świata. Mnie się wydaje, że my bardzo szybko będziemy wiedzieli, jak ta walka będzie wyglądała. Mnie się wydaje, że po trzech rundach tego pojedynku będziemy wiedzieli, kto przecenił swoje szanse albo swoje atuty, a kto po prostu albo nie docenił atutów rywala. Także tutaj otwarta księga. Chris Bilam Smith może właśnie dlatego zdecydował się wziąć kogoś takiego jak Mateusz Masternak z takim dorobkiem zawodowym. Tak jak wspominaliśmy, więcej nokautów i to znacznie więcej niż walk w wykonaniu Chrisa Bilama Smitha. Może to jest takie potwierdzenie światu i samemu sobie, że ja jestem nie człowiekiem jednej walki z Okoli, tylko jestem po prostu bardzo dobrym pięściarzem. To a propos tych występów, spójrzmy jeszcze na ostatnie pięć walk jednego i drugiego pięściarza, bo to są oczywiście same zwycięstwa. Jest tam to jedno wspólne nazwisko, czyli ten Jorge, o którym mówiliśmy, którego Masternak pokonał jako pierwszy i rzeczywiście nieco wcześniej. Natomiast no, widzimy, że Bilam Smith przede wszystkim walczy częściej. Te starty były bardziej regularne i też, co trzeba podkreślić, ostatnie trzy walki miał właściwie u siebie, czyli w Bermów, czyli tam, gdzie będzie ten niedzielny pojedynek, a też sporo osób pyta na czasie, dlaczego to będzie niedziela, no to myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, że przede wszystkim jakby targetem są kibice piłkarscy, którzy stoją za Bilamem Smithem, a Bermów gra swój mecz, to jest chyba w sobotę z Manchesterem United, tak. Wyjazdowy, więc kibiców nie będzie trochę, potem przyjadą właśnie w niedzielę, no i wiemy, że bilety się sprzedały z ogromnym wyprzedzeniem, będzie komplet, atmosfera będzie fantastyczna, więc stąd właśnie ta niedziela, gdzieś koło godziny 22, ale jeszcze o szczegółach tutaj opowiem. Natomiast te ostatnie występy, co nam mówią o jednym i o drugim? Ja myślę, że tak naprawdę, bo patrzmy, Dylan Breżon, oglądaliśmy go w walce chociażby z Cieślakiem o Mistrzostwo Europy. Pamiętamy ten pojedynek, jak on wyglądał. No, tutaj mamy wygraną punktową. To było 12 rund. To było 12 rund dwa lata temu. On z tym Tommy McCartym w tym pojedynku drugim wygrał przed czasem, ale pierwszy pojedynek też był na pełnym dystansie. I to równy. Tak. I to równy. A pamiętamy przecież McCartiego z walki z Cieślakiem, którego po prostu rozbił. Z Chamberlainem, mimo że tam punktacja była dosyć wysoka, taka, powiedzmy, ale tam też to, co Maciek podkreślał, no sporo ciosów przyjętych, prawda? Tak naprawdę no, największe zaskoczenie była ta walka z Okoli. No. To, że chociaż tam też była też dziwna punktacja, biorąc pod uwagę trzy knockdowny i jeszcze dwa ostrzeżenia. Tak, odjęte punkty. I dwa odjęte punkty. No ale niewątpliwie jest to facet, wystarczy poglądać, nawet nie patrząc na to, tylko poglądać jego te ostatnie walki, no że ma sporo swoich atutów. Dużo będzie też chyba zależało od tego, jakie tempo będzie od początku tego pojedynku. Jakie tempo, czy Mateusz będzie w stanie narzucić takie tempo, które, bo zakładamy, że Mateusz jest kapitalnie przygotowany i wytrzyma te ewentualnie 12 rund w bardzo dobrym stylu. Zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądało ten 3 lata młodszy, mający ze sobą ciężkie pojedynki, ale też miał w tych pojedynkach takie momenty, kiedy wydawało się, że troszeczkę ma jakieś problemy kondycyjne, ale to wynikało z samego charakteru walki. Także być może te pierwsze 3-4 rundy też nam wszystkiego nie powiedzą, prawda, że dopiero, kto wie, może ta walka będzie się decydować dopiero w 12 rundzie, kiedy ta kondycja będzie odgrywać ogromne znaczenie. No także
Bardzo ciekawa walka. A moim zdaniem powiedzą te pierwsze trzy rundy, bo ja jestem przekonany, że Smith rusi na Masternaka. On nie ma wyjścia. On ze wszystkimi lepszymi pięściarzami idzie mocno do przodu, żeby zatrzeć te atuty. Chamberlain był od niego szybszy. Wydaje się lepiej skoordynowany, jak to pięściarz czarnoskóry, ładniej układający te ciosy, precyzyjniej, w rytmie pewnym. I on jakby, żeby zniwelować pewne atuty rywala, on zawsze napiera do przodu i później przez to cierpił. Te łapie kryzysy, o których wspominał pan Janusz, zawsze z lepszymi pięściarzami. Wiadomo, że jak ma naprzeciwko siebie Jojaja, no to on może kontrolować tempo pojedynku. Natomiast jak ma lepszego, on musi sam narzucać to tempo i tu tempo będzie wysokie. Jeśli Mateusz nie ucierpi zbyt mocno w tym natarciu na początku, jeśli będzie stołał go zastopować jabem, jeśli będzie w stanie go puścić raz czy dwa w liny, jakby nie przytrzymany przy tych linach, żeby nie stracił tam za dużo sił, no to wtedy przy tej pierwszej zadyszce Smitha będzie mógł go rozegrać i to jest niezwykle istotne, jak oni wejdą w ten pojedynek. Z tą szybkością, o której mówił Przemek, którą chwalił się Smith, że jest szybszy od Masternaka, no są rozróżniane zawsze dwie w boksie szybkości i to jest dzielone, szybkość nóg i szybkość rąk. I owszem, i dopóki walka się nie rozpocznie, to tą szybkość rąk ciężko ocenić. Smith jest rzeczywiście ktoś w stanie, dynamiczny lewy hak, lewy sierpowy, dobry timing prawej ręki, on to ma. Natomiast w momencie, kiedy się porusza, no to chodzi na całych stopach, tak jak Amerykanie mówią, tak, flat footed, chodzi sobie na całych stopach, trochę mozolnie, trochę długo się zbiera do ataku. On też chce przytrzymać cały czas mocną pozycję do tego agresywnego, mocnego ataku, ale przez to jest zdecydowanie wolniejszy od Mateusza na tych nogach, więc tutaj tej szybkości jego bym nie przeceniał. Jeśli Mateusz zdoła na początku gdzieś unikać tych zwarć i jakiejś najmocniejszej wymiany, no to jest w stanie, tak jak powiedziałem, przy pierwszej zadyszce Smitha rozegrać to na swoich w warunkach. Ja też się nie do końca boję aż tak zamykania tego Mateusza w narożniku. Bardziej boję się sędziego, bo tam angielscy sędziowie, a tutaj Anglik będzie sędziował w ringu, mają tendencję do szybkiego przerywania, do nadinterpretowania rozcięć, do których ma skłonności Mateusz Masternak i myślę, że dlatego Anglikom zależało też na tym, żeby ringowy był koniecznie Anglikiem, ale tutaj bym też nie przeceniał tego pierwszego zamknięcia, bo Masternak ma szczelny blok. Tu słyszałem, jak podśmiewali się trochę eksperci brytyjscy, że on trochę trzyma ręce jak kickbokser, ale zwrócili też zaraz uwagę, że to, co jest prawdą, że on potrafi zamknąć te ręce wąsko w momencie, kiedy rywal atakuje. I akurat Smith tego nie potrafi, bo on wchodząc do półdystansu ma cały czas opuszczoną lewą rękę, jeden i drugi. Pewnie państwo to będą mogli zobaczyć na początku walki, tylko Mateusz w momencie, kiedy się zbliża rywal, tą rękę podciąga, a Smith nie do końca i tam to miejsce jest, więc tych przewag Mateusza jest sporo. Panie Przemku, jak pan patrzy właśnie na to zestawienie od strony technicznej? Bo często się mówi o tym, no wiemy, kto jest generalnie puncherem, ale kto będzie puncherem w tym zestawieniu? Wydaje mi się, że to nie jest już tak oczywiste. Czyje ciosy będą na kim robiły większe wrażenie i kto, jakie pan widzi atuty po prostu poszczególnych pięściarzy w tym zestawieniu konkretnie? Bo na przykład, nie wiem, przejdźmy do tego, że Mateusz był dosyć długo postrzegany jednak jako slow starter. Wydaje mi się, że to się zmieniło też w ostatnich latach, w czym pomogła może ta przygoda właśnie z boksem olimpijskim. No z kolei patrzymy na ostatnią walkę Billama Smitha z Okolim, pamiętamy wynik, ale tam pierwsze rundy też nie były wcale ze strony Billama Smitha jakieś takie nadaktywne. To dla mnie ten początek walki będzie ważny. Przede wszystkim nie wiem, jak bardzo już przestał być tym slow starterem Mateusz Masternak. Natomiast biorąc pod uwagę, gdzie walczy, to co wspominaliście panowie, jaka jest obsada sędziowska, przede wszystkim sędzia ringowy i tak dalej, no to tego wolnego startu w wykonaniu Mateusza Masternaka nie chciałbym widzieć. To nie jest coś, co by mu na pewno pomogło, dlatego że Mateusz nie jest pięściarzem, który lubi odrabiać straty albo potrafi odrabiać straty, kiedy potrafi wrzucić ten, nie wiem, czwarty czy piąty bieg i wtedy jest zupełnie innym pięściarzem. To jest pięściarz, który po prostu ciebie, jeśli może, to systematycznie demoluje. Widzieliśmy to chociażby w pojedynku z Watlejem. Tam nie trzeba było niczego od początku szybko robić. Natomiast porównanie umiejętności jednego i drugiego
Jest jedna rzecz, której ja się boję. Znaczy, może nie, inaczej źle powiem. I ani jeden, ani drugi pięściarz, o ile dobrze pamiętam, na deskach nie leżał. Oczywiście przegrał przez KO w walce z Drozdem, natomiast na deskach nie był Mateusz Mastrenak. Natomiast ja mam jakieś wrażenie, że tutaj, biorąc pod uwagę tą całą otoczkę charakteru, no bo jak słuchamy jednego i dla drugiego, to jest walka życia. Dla Mateusza Mastrenaka doskonale wiemy, dlaczego 17 lat udokumentowane, pierwsza walka o tytuł mistrza świata być może się nie powtórzy. On sam o tym cały czas mówi. Czyli ta determinacja z jednej strony, czyli Mateusza Mastrenaka, będzie. Z drugiej strony determinacja Chrisa Bielama-Smitha ma być poparta jego umiejętnościami. Dla mnie to jest pięściarz, który powinien być dla Mateusza Mastrenaka stosunkowo łatwy do walczenia, dlatego że jest to pięściarz chaotyczny. A akurat na takich pięściarzy ja uważam, że Mastrenak jest idealnie stworzony. Bo tu jest sporo chaosu. Mówiliśmy o tej walce z Okoli, mówiliśmy o tej walce z McCarthy, z tymi dwoma walkami. No ta pierwsza to był czysty chaos. Oglądałem jedną i drugą. To jest chaotyczny pięściarz, którego może sobie ułożyć Mateusz Mastrenak. I ja tutaj widzę te wszystkie rzeczy, które robi Mastrenak, a mianowicie umiejętność przyblokowania ciosu, niepodpalanie się zupełnie niepotrzebne, ale jednocześnie umiejętność zadania kombinacji wyjścia z defensywy do ofensywy nie jednym uderzeniem, tylko dwoma albo trzema. No to powinno dać do myślenia Chrisowi Bielamowi Smithowi. Dlaczego nie upieram się oczywiście przy tych 9 minutach chciałbym mieć 12 rund rewelacyjnej walki. Natomiast dam mu do myślenia, że być może rzucił się na kogoś zbyt dobrego. No, bo Bielam Smith, no uczciwie mówimy, oczywiście, że jest młodszy, oczywiście, że jest dynamiczny, oczywiście, że lubi się bić. Być może ma te szybsze ręce. Oczywiście to, co powiedział Maciek, w 100% prawda. Kto ma jaki cios, to wiemy dopiero, jak panowie przeciwko sobie będą. To nie jest kunszt, którego Mateusz Mastrenak nie widział. Mateusz Mastrenak, takich jak Chris Bielam-Smith, to widział, podejrzewam, w swojej karierze z 10. I to jest dla mnie największa przewaga Mateusza Mastrenaka w tej walce. Spójrzmy jeszcze na ostatnie występy Mateusza, na tę ostatnią prostą, która doprowadziła do tej walki, bo to też są nazwiska, którym warto poświęcić trochę uwagi. Ostatni pojedynek to był eliminator, wygrany na punkty. Wcześniej George, który przyjechał, no jednak też z lepszym bilansem. Ta walka z Nsue, no, która się zakończyła fatalnie dla przeciwnika. Starcie z Adamem Balskim, wtedy niepokonanym, też ma swoją wymowę i to była wtedy naprawdę bardzo, bardzo dobra walka. I wydaje się, że to jest właśnie, czy to jest jakaś taka trochę też pułapka dla Brytyjczyków, bo wspomniałeś o tych problemach Bielama Smitha. On rzeczywiście nie był na deskach, natomiast był liczony w walce z Rakporem, jak pamiętam, tam na liny go uratowały. Był też zraniony z McCarthy'm. Z Georgiem. Tak. Z Chamberlainem, tak to, jak powiedziałem. Generalnie z tego, co widziałem, się powtarza scenariusz, ta prawa ręka, która wchodzi nad lewą, a to jest cios, który Mateusz przecież ma dopracowany do perfekcji. No właśnie, no to o tym mówiłem, że chyba Janika właśnie tym prawym naruszył nad lewą ręką, ale to musiałbym odtworzyć, bo widziałem to na żywo w 2009 i drugi raz ale już tego... Ale który padł na deski, ja bym stawiał na lewy. Nie oglądałem, ale Mateusz zawsze miał timing do tej konterki z prawej ręki. To był w ogóle taki priorytet u trenera Gmitruka. Jak ktoś miał kiwkę prawy, Tomek Adamek, Mateusz Mastrenak, to on widział w tym sukces i na tym timingu długo bazował. Później oczywiście stał się pięściarzem wszechstronnym. Trzeba też, nie można też zapominać, że Smith ma to samo, prawą rękę i on potrafi wyczekać. Widziałem analizę samego Mateusza, wczoraj widzieliśmy w programie, że analizował 70% działa lewą ręką, tylko 30% prawą. On przygotowuje sobie tą prawą wcześniej lewą ręką, więc niby ma to samo Smith. Natomiast no, wydaje mi się, że timing jest tutaj po stronie Polaka, mimo że jest starszy.
To też o tym przekonamy się, jak dopiero staną naprzeciwko siebie, ale tak wygląda z boku. No i wśród tych pięściarzy nie ma nazwisk. Całe szczęście trafił się wtedy ten Balski i zechciał, bo to był wymagający rywal ze znakomitym timingiem i nieprzewidywalnością. I też taki trochę chaotyczny. Nieprzewidywalność, z dużą nieprzewidywalnością, dynamiczny, potrafiący uderzyć, więc on w jakiś sposób też przyjmujący cios, mający swoje gorsze momenty, ale w tych gorszych momentach bywający niebezpieczny, więc część przerobił. Później trafia się ten Australijczyk Whitley. Może nie świetny pięściarz, ale tak, głodny sukcesu, niepokonany, z dobrymi warunkami fizycznymi, twardy, tak, z mocnym ciosem i z doborem rękawic, które sam Mateusz mówił, że tylko wyściółka jest na nich, bo nic tam w środku, poza tym nie ma żadnej amortyzacji. Więc całe szczęście, że trafiło się tych dwóch pięściarzy. Można do tego dokoptować Joe Jaya, który jest jakby takim mianownikiem wspólnym ze Smithem. Więc tutaj ma Mateusz spokojną, jeśli o to chodzi, głowę. Ja dlatego w niego tak wierzę, bo przede wszystkim on wierzy w siebie. Ja wiem, że wiara góry przenosi i te wszystkie analizy, które widziałem jego i w rozmowach z nim, ale i też jego wczoraj w programie, dały mi do myślenia, że on sobie też racjonalizuje wszystko bardzo łatwo. Jest pięściarzem analitycznym i jeszcze dodaje sobie wiary właśnie w tym, że tutaj Smith jest słabszy, tutaj szuka tych słabych momentów i na tym trzeba się skupić. Tak jak mówił Aleksander Wielki przed bitwą, trzeba się skupić, jak wygrać z rywalem, a nie co się stanie, jak się przegra. Tak się składa, że te walki, które do tej pokazałeś, to wszystkie komentowałem siedząc tuż przy samym ringu, tak lepiej się widzi, mówiąc krótko, część z Markiem, część z Piotkiem, jak było. Natomiast pewność siebie duża, bardzo duża i spokój Mateusza. Mówię, obserwuję go od początku kariery i to oczywiście jest naturalne, że on bardzo dojrzał. On bardzo dojrzał boksersko, jak najbardziej. Także tutaj mam nadzieję, że to też będzie jeden z jego atutów. Obaj nie są specjalnie zbytnimi specjalistami walki do tyłu. Obaj lubią narzucić swój styl. Zobaczymy, który właśnie będzie potrafił to zrobić lepiej. Z Whitleyem Masternach zrobił to po prostu kapitalnie. Mimo że był prawie 10 cm niższy, 195 cm, Australijczyk 186 Masternach. I prawda, i tam różnica i zasięgu i tak dalej, ale nie widać było tego, bo znakomicie to zredukował nogami, swoją pracą w ringu. Ten kontrolowany dystans, ta kontrola dystansu była znakomita. I ta kontra, kiedy idziesz do przodu, poruszasz się, bujnie się, to co mówi Maciek, i ta prawa kontra to oczywiście też jest bardzo duży atut. A czasami przy tych atakach zauważyłem, że Billam Smith popełnia błąd właśnie w ocenie odległości i wtedy, kiedy próbuje tym długim prawym sięgnąć, no czasami sam wpada w takie turbulencje, w kłopoty, jak nie trafi. To są takie momenty, kiedy ktoś tak doświadczony, potrafiący to robić jak Mateusz, na pewno będzie miał szansę to wykorzystać. No ale jak sam też powtarzał, mówił to między innymi w rozmowie z Przemkiem Garcarczykiem, pięści to pięści, ale najważniejsza jest głowa. Odnalazłem powtórkę, to był prawy prost. Prawy? Prawy. No czyli brawo. Jednak to ten cios, właśnie, bo Jack Massey, jeden ze sparring partnerów Mateusza Masternaka, też mówił, że to jest ta akcja, która robiła największe wrażenie. I swoją drogą, ci sparring partnerzy, bo o nich też możemy kilka słów powiedzieć. Wydaje się, że Massey, pięściarz, który boksował przed chwilą w wadze ciężkiej z Parkerem, wydaje się, że to był dobry wybór przed taką walką jak starcie z Billamem Smithem. Znakomity. Na przykład bardzo dobrze, że rozmawiałem z Piotrkiem Jagiełło przed tymi sparingami, bo on z kolei jak był w środę, pamiętam na sparingach, taki dzień sparingowy, poniedziałek, środa, piątek, Mateusz sparował, w środę to mówił, że z tego Masseya Mateusz zrobił przybory, że to był najłatwiejszy sparring partner. Z kolei jak ja pojechałem, najtrudniejszy był Konstantin Nanga ze względu na szybkość. Z kolei ja pojechałem, już Mateusz się skupił na tym Nandze, dobrze mu bardzo poszło, a Massey dał już siebie więcej i tam było widać tą na przykład siłę fizyczną Masseya. Taka noga jak dwie Mateusza, naprawdę to był potężny gość, który przecież z Parkerem wytrwał 10 czy 12 rund, bo nie pamiętam na ile ten pojedynek był zakontraktowany. Więc
ta różnorodność sparing partnerów to też napawa optymizmem. Mateusz musiał się dostosowywać i widać, że na każdego w jakiś sposób znalazł receptę. Jedno jest pewne, z takim gościem jak Massey, powiedzmy, porównamy go warunkami fizycznymi do Smitha i to, jaki jest duży Anglik, nie robiła wrażenia na Mateusza siłą ciosu, na takim Masseju, ale na przykład już precyzja, tak, i w momencie, kiedy Mateusz skracał dystans i bił seriami, to naprawdę, biorąc pod uwagę jego doświadczenie, mógł różnicować siłę uderzenia, tempo uderzenia i trafiał tego Masseja i tam już ta siła ciosu robiła wrażenie. Ma tą prawą rękę, ma ją bardzo precyzyjną, obdarzoną świetnym timingiem i jeśli nawet nie jest klasycznym puncherem, bo nie jest na pewno, i o tym też szerzej wiadomo, no to jest w stanie nokautować precyzją. Balskiego też chyba podłączył, bo komentowaliśmy ten pojedynek prawą ręką, tam nie zdołał Balskiego wykończyć, bo Balski się odradza, też Mateusz nie jest finisherem pierwszej ligi, ale to napawa optymizmem, że przynajmniej zdobędzie respekt tego Smitha. I bardzo dobrze pamiętasz przy tych kontratakach, bo tam się Balski zrywał taki gwałtowny kontra, świetnie blokował. Mateusz świetnie blokował, tak. Też był wyczulony. On przez to, że nie kończy tak szaleńczo, jak na przykład Michał Cieślok, to też jednak uważa na to cały czas, co robi rywal. On jest takim pięściarzem analitycznym, inteligentnym w ringu, a nie każdy ma wszystko. Natomiast ma to, że uważa, bo to, że Mateusz, mówi się, ma twardą głowę, nigdy nie leżał. Smith, tak jak mówisz, leżał raz, ale też uważany jest za twardogłowego. Myślę, że bardziej odporny jest Smith, natomiast Mateusz mniej po prostu przyjmuje. Tak. Panie Przemku, chciałem zapytać właśnie, bo mówimy tutaj o tym, że jednak Mateusz miał chyba trochę łatwiej, żeby się przygotować na Billa Smitha. Wskazujemy na pewne podobieństwa. Natomiast jak przygotować się na takiego pięściarza jak Masterna, który rzeczywiście ma dosyć unikalny zestaw pięściarskich cech? No podejrzewam, że jedynym sposobem przygotowania się na Mateusza Masternaka jest przejść drogę Mateusza Masternaka, czyli po prostu, odpowiadając w skrócie, to jest niemożliwe, no bo to, co ten temat, który wraca, mianowicie tej głowy, którą trzeba mieć, tego spokoju bez względu na to, co się dzieje, no to jest rzecz, której się nie nabierze żadnym innym sposobem niż właśnie doświadczeniem, którego Chris Billam Smith nie ma. I moim zdaniem, to niczego nowego nie odkrywam, powtarzamy to przecież podczas tej audycji wielokrotnie, to musi być decydujący punkt, bo pamiętamy, gdzie walczy. Pamiętamy, że walczy w Wielkiej Brytanii. Pamiętamy, że walczy u siebie. Pamiętamy, że, nie wiem, może nie pamiętamy, ale przeczytałem, że jego żona sprzedała ponad 500 biletów. Sama małżonka się tym zajmowała, to też uwaga taka na marginesie dla tych, którzy w Polsce się obrażają, że muszą sprzedawać bilety. Żona mistrza świata bilety sprzedawała, ale zupełnie to jest na marginesie. Tym doświadczeniem, bo jak ja patrzę na to, co mogą zrobić kibice, jak wiele mogą tobie dać. Oczywiście, że mogą dać bardzo, bardzo wiele. Ten doping, te ponad 10 tysięcy ludzi, których będzie na sali, oczywiście, że dużo mu da. Natomiast pamiętam dwie ostatnie walki Michaela Conlana, który walczył u siebie w Belfaście i dwa razy przegrał przez knockout. Czasami jak musisz, bo są przed tobą, za tobą kibice, jest ta presja, jesteś mistrzem świata, bronisz u siebie, bierzesz jakiegoś tam, oczywiście my wiemy, że nie jest kimś takim, ale dla większości Brytyjczyków jest Masternaka, który z nikim ostatnio super nie walczył, to będzie ta dodatkowa rzecz i tutaj, żeby po prostu, nie wiem, dać siebie więcej. Natomiast przeciwko komuś, kto ma takie doświadczenie jak Mateusz Masternak, będziesz chciał dać te więcej, będziesz chciał zrobić coś ekstra ryzykownego, to może być ostatnia akcja, którą zrobisz w tej walce. Ja w ogóle bym się nie zdziwił, jakby tutaj były jakieś knockdowny. Nie wiem, czy po obu stronach, natomiast mam wrażenie, że tutaj knockdown zobaczymy, bo ci kibice to jest obustronny miecz. Mateusz walczył w RPA przeciwko wszystkim i tak z Millerem wygrał, to, że nie dostał, inna sprawa. Odpowiadając krótko, bo odpowiedziałem długo na twoje pytanie, nie można się przygotować na doświadczenie. Na wszystko inne się możesz przygotować, na doświadczenie na pewno nie. To właśnie ten temat też, który pan poniekąd wywołał. Pamiętamy, co było w RPA, no to był po prostu skandal. Rywal dwa razy na deskach, wygranych rund, nie wiem, 8 co najmniej. Walka wygrana do biwatu, a potem słyszymy werdykt, który jest kompletnie absurdalny, więc ten temat sędziowski też jest na pewno ważny i tutaj wzięliśmy pod lupę arbitrów. Chciałbym zacząć od sędziego ringowego, bo tutaj mamy bardzo ciekawą
sytuacji. Oczywiście to będzie sędzia brytyjski, natomiast co nas chyba cieszy, no to nie jest to jeden z tych znanych parodystów, jak trzeba nazwać Howarda Fostera, Markusa McDonnella, chociażby, nie wiem, był Ian John Lewis, który teraz się sądzi z brytyjską federacją. Znamy tych panów, ich było kilku. Będzie za to John Latham, sędzia niezwykle doświadczony, ale właśnie, sędzia, który prowadził w ringu, mówimy tutaj o prowadzeniu w ringu, tylko 5 walk mistrzowskich, ale to były wszystkie walki pań. To jest jego pierwszy mistrzowski pojedynek panów, który będzie prowadził. Panie Przemku, zaczynając, czy to jest ryzyko, czy powinniśmy się jednak cieszyć, że mówimy tutaj o kimś, kto jeszcze nie ma na koncie takiej spektakularnej wpadki, jak ci panowie, o których mówiłem poprzednio? Dwie rzeczy błyskawicznie. Po pierwsze, nie wiedziałem, to jest sędzią ringowym, w tej chwili się dowiedziałem. Dla mnie to jest tragiczna sytuacja. Autentycznie tragiczna sytuacja. Nie może być tak, żeby walkę o tytuł mistrza świata sędziował sędzia, który pierwszy raz sędziuje walkę o tytuł mistrza świata, to jest numer jeden. A numer dwa, to się obawiam, obym był złym prorokiem, że dla pana Johna Lathama to jest wyróżnienie. On jest szczęśliwy, że promotorzy i brytyjska komisja dała mu tą szansę. I on, oby nie, zrobi wszystko, żeby za tą szansę podziękować. Nie wiem, ile jest takich walk. Oglądałem ich bardzo, bardzo wiele. W tej chwili na żywo siedzimy, więc nie mogę sobie przypomnieć, kiedy była walka o tytuł mistrza świata, której sędzia pierwszy raz sędziował walkę o tytuł mistrza świata. Ja takiej sytuacji nie pamiętam. Boks kobiet, przy całym szacunku dla pań, parę z nich jest świetnych i uwielbiam je oglądać, to nie jest to samo, co boks mężczyzn. Także dla mnie to nie jest dobra wiadomość. Ale zawsze musi być pierwszy raz. Ale zawsze przecież musi być ten pierwszy raz. Zawsze jest sędzia, który pierwszy raz sędziuje walkę o mistrzostwo świata. Wszyscy, którzy wymienił Kacper, to też mieli przecież swoje pierwsze walki. No to tutaj zawsze jest taka sytuacja. Tak, oni mieli za to kilka za dużo tych mistrzostw na pewno. Tak, ale tutaj dobrze, ale... Ale zgadzam się z tą drugą częścią wypowiedzi. Oby to nie było żadnym problemem, natomiast pogadamy albo nie pogadamy na ten temat w tym gronie po walce. Zobaczymy, dla mnie kwestia doświadczenia, o którym mówiłem, przepraszam, że się wbijam teraz, o którym mówiłem w przypadku Mateusza Masternaka jest również ważna w przypadku sędziego. Może dostać jakąś inną, mniejszą walkę, nie u siebie. Ja wiem, że zawsze jestem pierwszy raz, ale ten wybór, nie jestem fanem tego wyboru. Nie, ja zgadzam się z drugą częścią wypowiedzi, że sędzia być może będzie chciał się zbyt mocno pokazać, natomiast tylko chodzi mi o to, że każdy z tych uznanych arbitrów, co mają teraz po 100 walk mistrzowskich, też pierwszy raz sędziował kiedyś walkę o mistrzostwo świata. Tutaj jeśli chodzi o arbitra ringowego, to największe jest niebezpieczeństwo. No bo jest to Anglika, my znamy wiele sytuacji, kiedy polscy pięściarze cierpieli. Ja pamiętam, może to nie są jakieś drastyczne przypadki, ale pamiętam na przykład, jak jeździł do Bruka Bieniac, jak jeździł do Bruka Rafał Jackiewicz. To byli pięściarze, którzy zawsze świetnie bronili za podwójnym blokiem. Od razu po pierwszym celnym ciosie Bruka, później okazało się, jakim ten Bruk jest kozakiem, ale od razu była tam intencja sędziego, żeby przerwać przeciwnikowi, bo Bruk miał taki okres w tym czasie, w którym walczył i z Biniasem, i z Jackiewiczem, że nie wychodził poza którąś rundę. I jakby sędzia nie chciał sprawdzać, czy on jest w stanie wyjść poza tą rundę. I są niebezpieczni ci sędziowie ringowi. Tutaj natomiast na wysokości zadania grupa Knockout Promotion stanęła, jeśli tak, chodzi do punktu, o sędziów punktowych. Tak, oczywiście ta walka z Brukiem to był ten skandaliczny angielskie przerwanie, mówiąc krótko. Wracając do sędziego ringowego, też rozmawiałem na ten temat z Jackiem, i z Andrzejem Wasilewskim, i z Jackiem Szelongowskim, bo Mateuszowi nie chciałem tutaj go jakby niepokoić tematem, to nie miało sensu. No to wielka niewiadoma, mówią delikatnie. Tak naprawdę ten sędzia jest po prostu z racji tego, że robi to po raz pierwszy w tej skali, taka walka, do tego jeszcze okoliczności, no bo teoretycznie mogliśmy sobie wyobrazić walkę, że Latham po raz pierwszy, ale sędziuje walkę dwóch pięściarzy z innych krajów, nie Anglika,
i niekoniecznie w Anglii. Tak. I wtedy tam miałby na przykład swój debiut, tak jak na przykład miałby jakąś walkę mistrzowską, na przykład w Riyadzie by robił tam. Natomiast tu faktycznie są okoliczności takie, no walczy, prawda, w tym mateczniku, czyli w mieście mistrza świata. Pierwsza obrona mistrza świata. Pierwszy raz sędzia sędziuje walkę o mistrzostwo świata mężczyzn. Jest wiele takich elementów, gdzie można by snuć spiskową teorię, co się wydarzy, czy się nie wydarzy. No ja mam nadzieję i myślę, że wszyscy mamy, że wszystko będzie normalnie, ale na te skłonności trzeba uważać. I dlatego w momencie, kiedy jesteś na przykład w narożniku, chowasz się za podwójną gardą, a ktoś wprowadza serię i trafia w gardę, nie trafia czysto, ale nie odpowiada. No to wtedy zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że ktoś powie koniec. Kończymy. Zresztą z Drozdem to była, tam na przykład może dużych kontrowersji nie było, ale tak naprawdę po pierwszym celnym ciosie walka została przerwana i no, musi Masternak o tym wiedzieć, Mateusz, i on na pewno to wie, to musi być, że tak powiem, wpisane w taktykę. No to ja tu będę zwolennikiem takiego podejścia amerykańskiego, może Przemek też jest, że jednak wiemy, na co się piszemy, wiemy, że boksujemy w Anglii, wiemy, że sędzia jest Anglik i może nam przerwać w każdej sytuacji. Na przykład jak rozcięcie będzie i on wsadzi tam palec i powie, że rozcięcie jest za duże, pogłębiając je jeszcze tym palcem. Już jak tutaj sobie dorabiam teorię, ale musi wiedzieć, że jak stanie przy linach i spadnie tam 5 ciosów, powiedzmy, i z tych 5, 4 będzie na blok, to tłum też zacznie wiwatować, to też sędzia może przerwać, a ten wiwatujący tłum, o czym powiedział pan Janusz, też na pewno temu pomoże. I po prostu to musi być wpisane w taktykę. Dlatego Mateusz musi jeszcze wspiąć się mocniej na wyżyny swoich umiejętności, jeszcze mocniej uruchomić nogi, jeszcze częściej kontrować i przede wszystkim musi dostać tego zęba w tych neuralgicznych sytuacjach, które w trudnych pojedynkach się pojawiają i to oddziela mistrzów od pretendentów, żeby po prostu odpowiadać w tych momentach. 4 osoby będą w narożniku, bo tyle można. Także oczywiście nie podczas trwania rundy, ale generalnie tam jest, będzie miał kto przypominać. Także mamy i tego człowieka, prawda, nową postać, który tam przecież kilka ładnych lat mieszkał w Anglii. Darek. Także no, i zna dobrze język, będzie mógł tam ewentualnie coś jeszcze podsłuchać, jakie są to uwagi, bo różnie to z tym bywa. Jak pamiętamy walkę Balskiego z Babiciem, to tam tak, Hern był aktywny. Sędzia ringowy miał. Hern był aktywny i tam mocno przy tych sędziach pracował. No, nie bójmy się tego słowa, taki jest boks zawodowy, te kontrowersje nie biorą się z niczego, to nie jest wyciągnięte z czapki, że zawsze akurat kontrowersyjny jest i na korzyść organizatora. Mamy sędziego ringowego, który jest sporym ryzykiem, natomiast jeśli chodzi o obsadę sędziów punktowych, no tutaj myślę, że możemy mówić o sporym sukcesie, bo jednak jak spojrzymy na tę obsadę, no to tak, walczy oczywiście Polak z Brytyjczykiem w Wielkiej Brytanii, w jego mieście, na jego stadionie, przy jego kibicach, z jego sędzią ringowym, natomiast ta obsada sędziów punktowych, mamy jednego Brytyjczyka i tutaj trzeba powiedzieć, że to jest sędzia Steve Gray, bardzo doświadczony, ale mamy też Polaka i to jest ten sukces właściwie z ostatnich godzin, bo tutaj Grzegorz Molenda pojawił się za węgierskiego arbitra, też bardzo doświadczonego, no ale sprawił, że mamy sytuację przynajmniej o tyle klarowną, że mamy Polaka, Brytyjczyka i sędziego amerykańskiego, czyli układ teoretycznie, tak jak mówimy o tym, że tutaj ten werdykt punktowy jest bardzo możliwy, no to wydaje się, że to jest jednak lepszy układ i to jest też coś, o co chciałem panie Przemku zapytać w kontekście na przykład tego, co robił obóz Usyka, bo tutaj to też jest część negocjacji, no i wkładając do tej układanki sędziego z Ukrainy przy walkach z Joshua, tak dwukrotnie się zdarzyło, też działali w jakiś sposób, zabezpieczając interesy swojego pięściarza. I wydaje mi się, że tutaj możemy mówić jednak o podobnym scenariuszu i to jest też kolejny mały czy większy, ale sukces polskiej ekipy. Na pewno tak. Każda z tych rzeczy się składa na ogólny sukces. Oczywiście wychodzi tylko jeden zawodnik, w tym przypadku Mateusz Masternak, natomiast to wszystko, ta cała otoczka pięściarska, to doskonale wiemy. Nie ma innego sportu, w którym rzeczy, które teoretycznie nic nie mają wspólnego z tym, co dzieje się między linami, potrafią mieć duże znaczenie. Bardzo ważna sprawa. Nawet mówiąc, w tej chwili zobaczyłem nazwisko sędziego punktowego. Rzeczywiście, to jest człowiek, który punktował obie walki z Pili z Molo. Akurat chyba miałem okazję z nim zamienić parę zdań, bo obie walki przecież były w Chicago.
Ja powiem tak, no bo w którymś momencie pewnie padnie pytanie, kto wygra. No, ja postawię na remis w tej walce, między innymi na tą całą otoczkę. Oczywiście, że to jest sukces, że jest nasz człowiek na miejscu, natomiast ja jakimś dziwnym sposobem widzę w tej walce remis na zasadzie bardziej takiej, no, że nie może nasz człowiek przegrać. I myślę o Bilamie Smycie, nie o naszym człowieku, czyli Mateuszu Masternaku. Natomiast tutaj zapewnienie wszystkiego dookoła pokazuje promotorowi, w tym przypadku promotorowi organizującemu walkę Bilama Smyta, że Polacy wiedzą o tym, że wszystko trzeba dograć łącznie z sędziami, łącznie kto to jest. Rozumiem, że te nazwiska były przedstawione wcześniej do akceptacji, bo przecież można odrzucić. To wspominałeś sytuację z Usykiem, dokładnie tak było. Natomiast to jest to również, ja się cieszę z faktu, że walka będzie pokazywana w Stanach Zjednoczonych na żywo, bo to jest duża sprawa dla Mateusza Masternaka w przyszłości. Zakładamy oczywiście, że sobie w tej walce poradzi, dlatego że te oczy świata pięściarskiego będą zwrócone nie tylko w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Polsce, ale w niedzielę około godziny 14 chyba czasu chicagowskiego, czy tam 14:30 również w Stanach Zjednoczonych. Bardzo wielu, między innymi specjalistów od boksu, będzie tą walkę oglądało. Gdyby coś tam było, jakieś dziwne szikimiki i różne rzeczy jakby się działy, no to jestem pewien, że jest paru ludzi, którzy w Stanach Zjednoczonych to dokładnie wypunktują. Ta obsada, panowie, pozwala na jednak umiarkowany optymizm? Moim zdaniem tak. Bardzo, powiem, lubię sędziego Greya. To jest bardzo, bardzo, pamiętam go lata całe, przecież był sędzią ringowym. Też jest, tak. Ale teraz bodajże w pewnym momencie, bo jak skończył, nie wiem, czy 60-65 lat, powiedział, że już nie będzie pracował w ringu i dawno go nie widziałem w ringu. Jeden z najlepszych ringowych brytyjskich w ostatnich latach. I tutaj przede wszystkim... I punktowy również, jest to bardzo, bardzo wysokie klasy. Właśnie możemy być o niego spokojni w kontekście tej walki Usyka z Joshuą, gdzie przecież gdyby był sędzia nieuczciwy czy jakiś inny, to pamiętajmy, jeden z sędziów tam wskazał. Pamiętajmy, że nie zawsze sędzia angielski daje zwycięstwo swoim zawodnikowi. Przytoczę tutaj jeden z największych skandali w historii boksu, czyli walkę pierwszą Lennoxa Lewisa z Evanderem Holyfieldem, gdzie Larry O'Connor dał remis. I który właśnie zadecydował o remisie wtedy, prawda? Bo pani... Ale tutaj... Ale to było jednak w Stanach Zjednoczonych. To było tak, no to zgoda była. Ale później przepraszał przecież całą Wielką Brytanię, przepraszał Lennoxa Lewisa, to już oczywiście było po wszystkim. To odium zostało na nim. Ale jestem bardzo ciekawy, jeszcze tutaj też wraca taki motyw, to też co pan powiedział poniekąd, bo Mateusz Masternak też tego doświadczył. Jak wspomnieliśmy o tej walce z Kalęgą, to tam werdykt był niejednogłośny, no, ale jeden z tych sędziów, który punktował na Kalęgę, który przesądził o nim, był Paweł Kardyni wtedy. Tak. I to też oczywiście ciężko mieć pretensje do sędziego, nie możemy mówić, że nie dał, że mógł dać ten, bo to była wyrównana walka, gdzie ta karta się absolutnie broniła, ale też tego już poniekąd doświadczył. No ale, bo wiecie jak to jest, to sędzia polski, sędzia angielski, sędzia ze Stanów Zjednoczonych, tutaj rządzą w dużej mierze interesy. I dlaczego cieszę się, że sędzia ten, powiedzmy, neutralny, o którym rozmawiamy, jest ze Stanów Zjednoczonych? Bo Stany Zjednoczone są silnym rynkiem. On niekoniecznie potrzebuje promotora grupy Boxer do tego, żeby mieć zatrudnienie. Może spokojnie sobie pracować w Stanach Zjednoczonych na każdej gali, nawet jeśli tutaj nie przypodoba się, powiedzmy, promotorowi grupy Boxer, więc w ten sposób może pozostać obiektywny. Przecież ja nie wymagam od tego, żeby on naciągnął na korzyść Polaka. Ja po prostu chciałbym, żeby on obiektywnie wypunktował tak, jak to widzi, ale uczciwie, tak jak widzą to wszyscy, bo to często jest różne, ten pojedynek i tylko tyle. I dlatego cieszę się, że ten sędzia jest właśnie ze Stanów Zjednoczonych i nie musi liczyć na to kolejne zaproszenie z Wielkiej Brytanii i nie jest to sędzia z Węgier, Włoch czy innego kraju, który jest, powiedzmy, marginesem bokserskim na świecie. Panie Przemku, będziemy się żegnać z panem. Musi pan lecieć. Już od typ pana poznaliśmy. Rozumiem, że zostaje pan przy tym remisie jednak, tak? Zostaję przy tym remisie, mocno przemyślałem to w każdą możliwą stronę. Oczywiście remis ze wskazaniem na Mateusza Masternaka, gdyby walka była gdzie indziej, by tą walkę wygrał. Natomiast ponieważ walczy w Wielkiej Brytanii, stawiam na remis. Tutaj wszyscy szczęśliwi, tytuł zachowany, może zrobimy jakiś rewanż i tak dalej, i tak dalej. Obym się mylił, natomiast bardzo, bardzo chciałbym, żeby to był Mateusz Masternak. No i dobra uwaga ze strony mojego kolegi po drugiej stronie, rzeczywiście
to nie jest tak, że bez firmy bokser sędzia amerykański nie będzie miał co robić, bo oni zwykle mają bardzo wiele do roboty. Do przodu Master, wszyscy będziemy oglądali po każdej możliwej stronie oceanu i dziękuję panowie za spotkanie i do następnego. Dziękujemy. Dziękujemy i do następnego. Tutaj a propos tego remisu, bo też jak zacząłem o tym myśleć, przypomniałem się taka sytuacja z historii, gdzie rzeczywiście, bo tutaj ten remis tak naprawdę, on sprawia, że wracamy do tego wyjściowego układu, czyli do tej kolejki, gdzie jest Rakpur, gdzie jest zaraz Okoli. I była taka jedna sytuacja, to też była walka na Wyspach Brytyjskich. Rewanż Bena z Eubankiem, gdzie obaj zawodnicy byli dogadani z Donem Kingiem, który miał wziąć i zwycięzcę, i przegranego, niezależnie kto to będzie. Ale nie było kontraktu na wypadek remisu. I ten remis wtedy mocno kontrowersyjny został ogłoszony i on absolutnie te ustalenia biznesowe zburzył. Więc tutaj rzeczywiście o tym remisie nie myślałem specjalnie. Patrząc na sędziów punktowych, wydaje mi się, że jednak mamy pewną gwarancję, że to są sędziowie, którzy po prostu wypunktują to, co zobaczą. I też możemy tutaj być o to względnie spokojni i możemy się skupić na samym sporcie. Panowie, wierzycie, że jednak jest pewna magia liczb, że tak jak Master został 6. polskim mistrzem Europy, jeśli mówimy o zawodowcach, teraz może zostać 6. mistrzem świata, że tutaj coś jest jednak, jakieś prawo serii wisi w powietrzu? Ja nie wierzę specjalnie w magię liczb, ale nie przeszkadza mnie taki scenariusz i taka teoria w tym konkretnym przypadku. Ja uważam, że jest to walka, w której naprawdę wiele scenariuszy jest możliwe, łącznie z tym, że Masternak to wygra na punkty, może wygrać nawet przed czasem, tego też nie wykluczam, ale bardziej myślę, że wygra na punkty, chociaż jest chyba takie powszechna opinia, że na punkty wygrać z mistrzem świata Anglikiem na jego terenie będzie niezwykle trudno. Chyba o tym też świadczą, Maciek, te notowania bokmacherskie, tak? No tak, chyba 7-1, to o tym Przemek też wspominał, płacą na Mateusza, ja na punkty. Ja zdecydowałem się postawić, też bardzo dobrze płacą, prawie 4-1 płacą, jeśli się postawi w ogóle na Mateusza Masternaka, więc ja zdecydowałem się postawić w ogóle, bo też mam wątpliwości, czy nie wygra tego pojedynku przed czasem. Nie ma wcale takiej gwarancji. Biorąc pod uwagę to, jak postrzegają pięściarze na wysokim poziomie siłę ciosu Mateusza Masternaka, wypadałoby postawić, że Masternak wygra to na punkty, i biorąc pod uwagę odporną szczękę Smitha, ależ odporność się zawsze kiedyś kończy, a precyzja Masternaka jest duża, i jeśli ma taki cel naprzeciwko siebie, który nie do końca się dobrze broni, a z kolei chce atakować, więc na te kontry powinien wchodzić, no to można mieć nadzieję, że któryś z tych ciosów będzie kończący. Stawiam na Mateusza Masternaka. No ja wierzę, że jak to pójdzie na punkty, to zobaczymy uczciwy werdykt. Może on będzie niejednogłośny, ale rzeczywiście lepszy pięściarz, jego ręka powędruje w górę i też bardzo bym chciał, żeby to był Mateusz Masternak. Jeszcze na koniec chciałem panów zapytać o to, jak postrzegacie podejście mentalne tak naprawdę obu zawodników. Widzimy Mateusza mocno takiego wierzącego w siebie, rzeczywiście, który trochę urósł w tych ostatnich dniach. Takiej pewności siebie nie kojarzę, aż takiej, jak słyszymy w rozmowach z brytyjskimi mediami. Zobaczmy zresztą, co mówili obaj pięściarze przed tą walką, która się zbliża i która jest dla obu tak naprawdę ważna z kompletnie różnych względów. Ale właśnie ten mental, na ile on może zdecydować, jak ta walka będzie wyrównana jednak, a spodziewamy się, że może być. Ja myślę, że to oczywiście to aż tak nadekspresyjnego Mateusza, tak bym to określił, nie pamiętam z całej jego kariery, ale też nigdy nie walczył o Mistrzostwo Świata. No pamiętajmy też o tym, i to jest na finiszu jego tej długiej, trwającej 17 lat zawodowej kariery. Mnie osobiście to specjalnie nie przeszkadza, natomiast myślę, że w tych ostatnich już godzinach, sobota i niedziela, na pewno się trochę wyciszy, bo raczej takie ma podejście. Nie jest typem na przykład takim, jakim był, jak pamiętam, Darek Michalczewski, który jeszcze w dniu walki lubił tak gdzieś do godziny 14:15 z dziennikarzami, czy też z tymi bliskimi kolegami rozmawiać cały czas, był takim wirze działań, a później były już takie, powiedziałbym, już proceduralne działania, łącznie ze spotkaniem już takim najbliższym, granie taka potrawa z kazańca, czyli ten ostatni posiłek, i dopiero później już to widzi, że nie ten. Natomiast Tomek Adamek jeszcze w szatni potrafił sobie
sobie żartować. Jeszcze przychodzili do niego dziennikarze i też można było z nim. Są tacy, którzy w ogóle tego odcinają się od tego. To też zależy też od trenera i tak dalej, prawda? Ja myślę, że świadomość Mateusz ma absolutną tego, przed jakim wyzwaniem stoi i też wie, jak ten pojedynek ma zacząć. On wie, że ma zacząć bardzo intensywnie ten pojedynek, ale jak on to zacznie intensywnie, to dopiero zobaczymy, jak się walka zacznie. No, żeby była jasność, jeśli moje stanowisko jest takie, jeśli walka będzie taka na styk i będzie potrzebować któryś z pięściarzy tego rzucenia na wszystkiego na szale i pokazania tego maksymalnego charakteru kosztem nawet jakby uszczerbku zdrowotnego, wyczerpania fizycznego całkowitego i tak dalej, to myślę, że zrobi to Billiam Smith, bo on po prostu ma to w genach. Nie musi to wytrenować, nie musi się nastawiać, idzie na całość, w wielu pojedynkach to pokazywał, a Mateuszowi w kilku pojedynkach tych równych tego zabrakło i myślę, że to się nie zmieni. Natomiast myślę też z drugiej strony, że Mateusz nie będzie tego potrzebował, bo tak jak powiedziałem, przewyższy kulturą boksu swojego rywala i nie będzie musiał tego wszystkiego na szale w tym pojedynku rzucić i dlatego liczę, że wygra. Mamy wynik naszej sądy na czacie i ta nasza wiara jest podzielana też przez widzów. 80% wskazało na Masternaka, który wierzymy, że będzie tym szóstym polskim mistrzem świata. Pojedynek już w niedzielę. Spójrzmy może na rozpiskę jeszcze tych pięściarskich transmisji. Tutaj tak się składa, że są ze mną panowie, którzy będą komentować ten pojedynek. Walka w TVP Sport. Przypominam, w niedzielę nietypowo. To nie jest typowa pora na boks. Niedziela wieczór, ale tak właśnie będzie. Mamy tego boksu całkiem sporo. Zaczyna się już dziś w nocy od tej gali, która jest powiązana z konwentem Federacji WBA. Tam swoją drogą był przymierzany do występu Fiodor Czerkaszyn bardzo długo. Nie wiem, czy coś w ogóle było na rzeczy. Jutro mamy finał mistrzostw. Ale spadła mu ta walka, bo wczoraj widziałem go na treningu. Nie, na pewno. To już jakiś czas temu po prostu na boksreku przez moment tam widniał. Mamy też finały mężczyzn i kobiet. Sobota, niedziela, jeśli chodzi o boks olimpijski. No i w sobotę też frapujący pojedynek Regisa Progres z Devinem Haneyem. I także nocna gala z Robeysim Ramirezem, którą też panowie będziecie komentować. No i ten finał, ta wisienka, na którą mocno liczymy, czyli walka Billiam Smith kontra Masternak. Transmisja od 19 w niedzielę, walka wieczoru przynajmniej koło 22, też wcześniej niż zazwyczaj na Wyspach, bo pamiętamy, że to często są pory bliżej północy. Ale w niedzielę były zawsze godziny wcześniej ze względu na to, że następny dzień się idzie do pracy. Tak, i też to jest wiedzą, bardzo, bardzo dobre podejście biznesowe. Panowie, bardzo dziękuję za dziś. Przyjemnie się było spotkać i porozmawiać o sprawach, na które patrzymy z optymizmem. Mam nadzieję, że ten optymizm znajdzie potwierdzenie w ringu i zobaczymy naprawdę fascynujący, znakomity pojedynek, bo tak to się wszystko zapowiada. Redaktor Janusz Pindera. Dziękuję bardzo. Maciej Miszkin. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.